Po lewej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia, która w tym przypadku nie może być większa niż 17 metrów i 55 cm. Pod wykresem zaznaczony jest tzw. wysięg wózka, czyli odległość, na jaką może wysunąć się wysięgnik wózka w poziomie. Największy wysięg wskazany na tym diagramie to 13 metrów i 8 cm. Wewnątrz wykresu zaznaczone są obszary o różnym udźwigu. Najmniejszy 850 kg występuje przy największym wysięgu w poziomie. Największy udźwig wózka, czyli 4000 kg, dotyczy obszaru przy niewielkim wysięgu w poziomie i przy ograniczonej wysokości podnoszenia. Dodatkowo na wykresie znajdują się skośne linie pomocnicze, oznaczające kąt nachylenia wysięgnika w stosunku do poziomu. Maksymalnie jest to 75,6 stopnia. Zadanie. Na podstawie diagramu określ, na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3 ton. Aby rozwiązać to zadanie, należy odnaleźć obszar, na którym możliwe jest podnoszenie ładunku o wadze 3 ton. Następnie sprawdzamy, na jakiej wysokości znajduje się skrajna górna część tego pola i otrzymujemy na skali po lewej stronie wysokość podnoszenia. Jak widać, w przypadku tego zadania maksymalna wysokość podnoszenia ładunku ważącego 3 tony to 15 metrów.